Dzień dobry, witam Państwa w 10. już przeglądzie prawnym. Z lekkim opóźnieniem, bo dotyczy on poprzedniego tygodnia, no ale okres świąteczno-noworoczny to raz. Druga sprawa jest taka, że wyjątkowa aktywność w tworzeniu prawa przyświeca naszym ministrom, ale o tym za chwilkę. Zanim przejdę do tego tradycyjnego wstępu, to bardzo ważna, moim zdaniem wręcz najważniejsza chyba sprawa z tego tygodnia. Otóż rozporządzeniem ministra finansów zaniechano poboru podatków dochodowych od banków centralnych nie mających siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli od banków centralnych innych państw. Żeby ten było ciekawiej, to zaniechanie ma zastosowanie od roku przyszłego, od stycznia już 2021, aż do końca roku 2047. Czyli pozostaje pytanie, kto ma płacić podatki, bo mówiłem już o tym, że zwiększają się podatki dla Polaków pracujących za granicą, będą opodatkowani podwójnie. Oddzielny odcinek poświęciłem temu, jak podnieść podatki dla rolników, tak żeby formalnie ich nie podnosić. Teraz okazuje się, że tutaj rolnicy, przedsiębiorczy Polacy pracujący za granicą mają płacić wyższe podatki. Natomiast zagraniczne banki z tych podatków będą przynajmniej częściowo zwolnione. Moim zdaniem sprawa, która wymaga pociągnięcia, dowiedzenia się więcej, na pewno w przyszłym tygodniu, już w nowym roku wystosuję zapytanie w tej sprawie do ministra finansów, chcąc dowiedzieć się, czym kierował się, zwalniając te właśnie zagraniczne banki z płacenia podatku tutaj u nas. W tym tygodniu poprzednim, który był krótszy, i tak opublikowano bardzo dużo tych aktów prawnych, bo aż 60 pozycji w Dzienniku Ustaw, z czego 4 ustawy, 2 obwieszczenia o tekstach jednolitych, jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego i aż 53 rozporządzenia. Moim zdaniem bardzo dużo. Ostatnie 3 wydawało się, że to ostatnie opublikowane jeszcze w Wigilię. Natomiast jeszcze w niedzielę pojawiło się jedno rozporządzenie. Także jak widzimy, nawet dni świąteczne, dni wolne nie powodują, że tutaj ministrowie próżnują, wręcz przeciwnie, to tworzenie prawa ma niesamowite tempo. Zacznę od tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak przy poprzednich wyrokach, o których wspomniałem, sprawa toczyła się ze skargi jednego z obywateli, przepraszam, w tym wypadku Fundacji Badań nad Prawem we Wrocławiu. Skarga ta dotyczyła zbadania tego, czy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, konkretnie artykuł 1 i 3 tej ustawy, można interpretować w taki sposób, że sądy administracyjne mogą odmówić rozpoznania skargi na brak rozstrzygnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego otwartego konkursu ofert na realizację jakiegoś zadania publicznego. Tutaj Trybunał orzekł, że taka interpretacja tych przepisów byłaby niezgodna z artykułem 45 Konstytucji. Jest artykuł, który mówi o tym, że każdy ma prawo do sądu. Tak więc tutaj jakby Trybunał wskazał jednoznacznie, że to prawo do sądu musi być nie tylko formalne, ale też realne w każdej indywidualnej sprawie. Myślę, że orzeczenie ważne niewątpliwie i warte zapamiętania. Zacząłem od ganienia rządu. Tutaj jedna drobna pochwała. Zmniejszy nam się liczba ministerstw. Połączono Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstało w ich miejsce jedno Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ministerstwo jedno mniej, ale etatów urzędniczych już mniej nie ma, bo automatycznie wszystkich pracowników, wszystkie komórki, jednostki wewnątrz tych ministerstw zostały przeniesione do tego nowego. W ślad za tym połączeniem wydano też rozporządzenie, które w sposób szczegółowy reguluje zakres działania nowego już ministerstwa. Opublikowano też w poprzednim tygodniu rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nie będę o nim mówił za dużo, bo było wielokrotnie omawiane. Tak zwana godzina policyjna, zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Myślę, że tych komentarzy jest na tyle dużo, a ja nagrywam ten film jednak z
ponadtygodniowym w stosunku do tego rozporządzenia opóźnieniem, że państwo wszystko już na jego temat, co można było, usłyszeli, przeczytali i mają pojęcie. Natomiast rzecz inna, warta wspomnienia, bo to rozporządzenie już zostało zmienione. A więc rozporządzenie i jego nowelizacja ukazały się w jednym tygodniu. To jest właśnie to ostatnie niedzielne rozporządzenie, o którym wspomniałem na początku. To było to rozporządzenie o zmianie. Tam między innymi zakazano działania kasyn i miejsc, gdzie są automaty do gier, te takie na monety, więc na automacie też, jak widać, wedle rządzących może znajdować się wirus. Jeszcze w poniedziałek te kasyna mogły funkcjonować z ograniczeniem liczby osób. Ale też wyjątki odnośnie tego, jakie hotele mogą działać, i tutaj no, dom poselski, okazuje się, że posłowie w hotelu swoim zatrzymywać się będą mogli. A Polacy nawet w ramach wyjazdów służbowych już teraz nie. Mówię o tym dlatego, że pierwotne rozporządzenie, tak jak wspomniałem, bardzo szeroko komentowane wielokrotnie, natomiast te zmiany gdzieś tam po prostu umknęły. I jak już jesteśmy przy tych epidemicznych przepisach, tutaj dodano Wielką Brytanię jako kraj, z którego są zakazane loty do 6 stycznia przyszłego roku. Minister Spraw Wewnętrznych wskazał też 5 dodatkowych lotnisk, które do końca roku 2022 będą traktowane jako lotnicze przejścia graniczne. Są to lotniska w Kielcach, Radomiu, Mielcu, Zielonej Górze oraz lotnisko Mazury. Ważna związana z epidemią informacja jest też taka, że do 17 stycznia kolejny już raz przedłużono okres, kiedy można pobierać zasiłek opiekuńczy. Dalej zmieniono też rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek. Tu oczywiście zapisy o badaniu tych tkanek na COVID. Określono wymagania egzaminacyjne dla uczniów na przyszły rok. To jest bardzo obszerne rozporządzenie, 255 stron. Też związane z epidemią, czyli zapowiadane obniżenie tych wymogów egzaminacyjnych. Ja sobie tak myślę, że z jednej strony rozumiem, że uczniowie w tym roku mają mniej możliwości nauki i na pewno byłoby im trudniej. Natomiast przecież na przykład podchodzenie, tak jak była mowa o obniżeniu wymagań maturalnych, nikt nie musi podchodzić do egzaminu czy tam do rekrutacji na studia od razu po maturze, tylko na przykład za rok, wtedy kiedy jego konkurencją będą już te osoby, które znowu będą maturę trudniejszą zdawały, więc gdzieś to chyba jest niedopracowane i powoduje pewnego rodzaju no, niesprawiedliwość, tak mi się wydaje. No, ze względu na stan epidemii przedłużono też do końca czerwca przyszłego roku pomoc w ramach programów operacyjnych, które pierwotnie były przewidziane na lata 2014-2020. To są 3 rozporządzenia dotyczące różnych obszarów. I określono też w rozporządzeniu dotyczącym standardów dokumentacji medycznej, jakie informacje powinny znajdować się w dokumentacji związanej ze szczepieniami na COVID. Na samym początku mówiłem o ministrze finansów i o tym, co mi się bardzo nie spodobało. Teraz pokrótce inne jego rozporządzenia. Zerowa stawka VAT na testy diagnostyczne na COVID. Zmiany wzorów niektórych deklaracji podatkowych, między innymi w zakresie zryczałtowanego podatku od tego, który płacą osoby fizyczne. Niedawno przy omawianiu tych zmian dotyczących rolnictwa wspominałem o tym, że trzeba obserwować, w jaki sposób będzie zwalczany koronawirus u noroń, bo skoro już takie pierwsze sygnały gdzieś tam w rozporządzeniach się pojawiają, no to na pewno za tym pójdzie coś dalej, że musimy zastanawiać się, czy to nie będzie próba zadania ciosów w tą branżę futrzarską. No i mamy rozporządzenie, które reguluje tą kwestię. Tutaj trochę więcej czasu chciałem mu poświęcić, bo też się z nim absolutnie nie zgadzam. Początek jest teoretycznie niewinny, jeżeli tylko pojawi się podejrzenie wystąpienia koronawirusa u noroń, no to takie gospodarstwo obejmie nadzorem powiatowy lekarz weterynarii,
a właściciel ma zrobić spis wszystkich zwierząt i codziennie go aktualizować. No to już zaczyna się nadmierna biurokracja, bo skoro władze uznają, że wirus jedynymi zwierzętami, których są zagrożone, są norki, no to ewidencja innych gatunków już zaczyna się robić po prostu takim biurokratycznym tworzeniem dokumentów, szczególnie że trzeba je tworzyć codziennie. Gdy podejrzenie się potwierdzi, że jakaś norka jest zakażona COVID-em, no to wtedy ten powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek wydania nakazu zabicia wszystkich norek w tym gospodarstwie, zniszczenia paszy oraz przedmiotów i substancji, które mogły zostać skażone. Ewentualnie poddania im i tych rzeczy obróbkom, natomiast znając nadgorliwość, obawiam się, że wielu rolników będzie musiało zniszczyć część przynajmniej swojego dobytku właśnie z powodu wykrycia koronawirusa u norek. No ale to nie jest koniec tego rozporządzenia. Jeżeli dane gospodarstwo zostanie uznane za ognisko choroby, należy określić obszar zagrożony, przy czym ten obszar to jest minimum o promieniu 10 km od tego gospodarstwa, od ogniska. Czyli tak jakby troszkę to absurdalnie brzmiało, gdyż cały czas jest nam powtarzane, że 2-metrowy dystans między ludźmi wystarcza do tego, żeby zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem choroby, natomiast wśród norek to już 10-kilometrowy dystans może nie wystarczyć. Czegoś tu nie rozumiem, przyznam szczerze, ale idziemy dalej. Na tym obszarze, a więc bardzo dużym, należy sporządzić spis wszystkich gospodarstw, w których znajdują się norki i przeprowadzić kontrolę we wszystkich tych gospodarstwach. I teraz, zgodnie z rozporządzeniem, każdy posiadacz norek na tym obszarze ma obowiązek prowadzenia ewidencji osób wchodzących i wychodzących z gospodarstwa, ale ten oto powiatowy lekarz weterynarii może na tym obszarze zagrożonym nakazać zabicie wszystkich norek w jakimś gospodarstwie, przy czym nie po tym, kiedy potwierdzi się, że w tym gospodarstwie też jest ognisko choroby, tylko tak prewencyjnie czy profilaktycznie, nie wiem jak to nazwać. I to już jest naprawdę gigantyczne pole do nadużyć, nadgorliwości urzędniczej i naprawdę zrobienia krzywdy ludziom, którzy prowadzą gospodarstwa. Dalej, kolejne rozporządzenie, kolejne, z którym nie do końca się zgadzam. Wskazano szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych. I tutaj taką moją wątpliwość, refleksję budzi to, czy rzeczywiście to urzędnicy zatrudnieni w ministerstwie powinni decydować o takich rzeczach, czy może jednak lekarz, kiedy trafi już do niego jakiś pacjent, powinien zdecydować, co on potrzebuje, bo mam wrażenie, że takie nadmiernie rozbudowane już procedury wynikające z przepisów prawa powodują to, że lekarz musi się do nich stosować, mimo że u danego pacjenta zapotrzebowanie jest inne, no ale lekarz, kiedy nie zrobi czegoś zgodnie z procedurą, naraża się na odpowiedzialność, czy to dyscyplinarną, czy nawet karną. Mam wątpliwość, jestem ciekawy Państwa zdania na ten temat. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia czy refleksje, bardzo proszę o komentarze pod filmem, bo myślę, że warto też wymieniać się swoimi jakimiś wnioskami czy opiniami na ten temat. Tutaj nadmienię również już o takich drobniejszych zmianach. Wzrosły opłaty za aplikację komorniczą. To chyba ostatni zawód prawniczy, jeżeli się nie mylę, którym w zeszłym tygodniu jeszcze nie miał podniesionych tych opłat. Także również tutaj Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego. Wydane zostało też rozporządzenie dotyczące planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Długa nazwa rozporządzenia? Powiem szczerze, ciekawy dokument. Zawiera wiele map z liniami kolejowymi, z maksymalnymi prędkościami, jakie mogą pociągi osiągać na konkretnych liniach, ale no, dokument ciekawy, natomiast żeby go omówić, tu trzeba byłoby specjalistę od kolei, a nie prawnika, bo tu jest bardzo dużo właśnie tego typu rzeczy technicznych, linii kolejowych i tak dalej, a więc coś zupełnie nie z mojej branży.
Wśród innych zmian, już tak pomału kończąc, zmianie uległo rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Zmieniono rozporządzenie w sprawie bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Jest też nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych, w sprawie badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Zmieniły się normy trwałości umundurowania żołnierzy, rozporządzenie w sprawie testów sprawnościowych żołnierzy zawodowych i bardzo, bardzo wiele innych, bo tak jak mówiłem, aż 60 pozycji w poprzednim tygodniu opublikowano, mimo że były w nim święta. O tych czterech ustawach nie będę tutaj się specjalnie rozwijał. Myślę, że są to zmiany, które tak naprawdę nie wpływają jakoś mocno na przeciętnego obywatela, ale na funkcjonowanie pewnych urzędów czy tego typu jednostek. Więc myślę, że może kiedyś przyjdzie czas na omówienie tych zmian, natomiast jest ich naprawdę dużo. A w tym tygodniu będzie jeszcze więcej, bo nie skończyła się jeszcze środa, a już w dzienniku ustaw jest 69 pozycji, a więc ta ilość bardzo duża. Jutro przecież też jest Sylwester, więc pewnie jakieś rozporządzenia się pojawiły, a jak ten tydzień omawiany teraz przeze mnie pokazał, również rozporządzenia mogą pojawiać się w niedzielę. Więc myślę, że jeszcze trochę tych pozycji będzie. Natomiast wraz ze styczniem myślę, że wszystko wróci do normy. Rządzący chcą po prostu zdążyć jeszcze z niektórymi sprawami przed końcem roku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, podzielcie się swoimi opiniami albo w tej sprawie, która mnie zbulwersowała, o której mówiłem na początku, albo w sprawie tych procedur medycznych, ewentualnie w każdej innej, o której tu wspominałem. Ciekawy jestem Państwa zdania na temat tego, w jakim kierunku według Was w ogóle powinno iść prawo w Polsce. Kończąc już, chciałbym też złożyć Państwu życzenia noworoczne, bo w tym roku już żaden film się tutaj na moim kanale nie pojawi. Życzę w przyszłym roku spokoju, końca tych szalonych zmian związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Życzę, żeby ten rok był lepszy niż ten obecny, co myślę jest troszkę życzeniem takim powszechnym, natomiast gdyby każdy kolejny rok był dla nas lepszy, to naprawdę żyłoby nam się coraz lepiej. Także jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym, oby lepszym roku. Dziękuję bardzo.